To niewątpliwie największe wydarzenie artystyczne tej jesieni. Ponad 4000 fanów z całej Polski przyjechało do Bydgoszczy na koncert Jeana Michela Jarre'a. Ten najpopularniejszy na świecie twórca muzyki elektronicznej jest autorem niezapomnianych muzycznych spektakli. Szanuję Polaków za to, że traktują moją muzykę jako symbol ucieczki, wyzwolenia czy marzeń. Ja się na Jarre wychowałem od maleńkości. Praktycznie do 30 roku życia żadna inna muzyka nie istniała jak muzyka elektroniczna. Słyszałam i bardzo mi się ta muzyka podoba. Po koncertach w Warszawie i Katowicach przyszedł czas na Bydgoszcz. Artysta gościł już w Polsce w 2005 roku podczas koncertu upamiętniającego powstanie Solidarności. W swoim repertuarze umieścił utwór Jacka Kaczmarskiego Mury. Wrażeń nie brakowało także podczas dzisiejszego koncertu. Analogowe syntezatory, światła i lasery. Wszystko to złożyło się na jeden wielki spektakl. Artysta ma na swoim koncie kilka rekordów Guinnessa. Jeden z nich to 3,5-milionowa widownia na koncercie w Moskwie w 1977 roku. A jego płyty nadal rozchodzą się w milionowych nakładach. W organizację dzisiejszego koncertu zaangażowana była blisko 100-osobowa ekipa.